10 państw z największą ilością złota. Na początek chciałbym wspomnieć, że Polska znajduje się na 33. miejscu z ilością 102 tony złota. 10. Indie. Państwo położone w Azji Południowej zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Do lat 90. gospodarka Indii była gospodarką socjalistyczną z dużym udziałem sektora państwowego i ścisłą kontrolą państwa nad sektorem prywatnym i handlem zagranicznym. Podstawą gospodarki Indii przez długi czas było rolnictwo. Indie aktualnie posiadają rezerwy złota w ilości 557 ton. 9 Holandia państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej będące monarchią konstytucyjną. Wielu historyków uważa, że to właśnie w Holandii narodził się kapitalizm. Współcześnie Holandia jest gospodarką rynkową z przeważającą własnością prywatną ale o wysokim poziomie redystrybucji dochodów poprzez podatki w Holandii jest 612 ton złota. 8 Japonia, państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku u wschodnich wybrzeży Azji. Zgodnie z przyjętą w 1947 roku demokratyczną konstytucją Japonia jest monarchią parlamentarną z cesarzem jako symbolem jedności państwa i wybieranym w wyborach powszechnym dwuizbowym parlamentem. Japończycy posiadają 765 ton złota. 7. Szwajcaria, państwo federacyjne w Europie Zachodniej, jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują tak szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcaria od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 roku po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów. Ich niezależność przekłada się na bogactwo, gdyż ich rezerwy wynoszą 1040%. Ton złota. 6. Rosja, państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni oraz szóstym pod względem wielkości w całej historii świata. Pod względem liczby ludności zajmuje dziewiąte miejsce. Oczywiście Federacja szczyci się też wielkim bogactwem, o czym mogą świadczyć m.in. rezerwy złota wynoszące 1498 ton. 5. Chiny. Państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej miliard osób, co stanowi jakieś 19% populacji światowej, a pod względem wielkości gospodarki drugie, zaraz po USA. Jest również na liście państw posiadających największe rezerwy złota. W tym przypadku to 1823 tony. Przerwamy program, żeby nadać bardzo ważny komunikat. Dzisiaj w godzinach porannych Imperium Galaktyczne dokonało śmiałego ataku na Avengers Towers na warszawskich kabatach. 4. Francja. Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest również piątym spośród najlepiej rozwiniętych krajów świata i jedenastym w rankingu warunków życia. Francja ze względu na swoją liczbę ludności, potencjał gospodarczy, pozycję w Europie w Wpływy w dawnych koloniach silną armię uchodzi za jeden z najpotężniejszych krajów świata. Posiada również ogromne złoża złota, oczywiście póki nie rozkradną ich uchodźcy. Wynoszą one 2435 ton. 3. Włochy, państwo położone w Europie Południowej na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem Unii Europejskiej oraz wielu organizacji m.in. NATO, należące do siedmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata G7. Na pewno wpływ na to mają ich rezerwy złota wynoszące 2451 ton. 2. Niemcy, partia nazistowska sprawowała totalitarną kontrolę pod rządami Angeli Merkel, która. Co? Co? Przelew przyszedł? Dobra. Y Dobra, Niemcy, najwspanialsze państwo na świecie, szerzące pokój i miłość. Rezerwy złota w ich kraju wynoszą 3378 ton. Jeden, Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej. Trzecie, pod względem liczby ludności, państwo. Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata pod względem PKB. Rezerwy złota USA wynoszą 8133 tony, co daje przybliżoną wartość 404 miliardy dolarów. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!